Hej, jestem Jakub Lipowski, a to jest drugi odcinek Niezłej Lipy. Dzisiaj na szczęście będzie więcej niezłych rzeczy i mniej lipy. Na początek odniosę się do cliffhangera z ostatniego odcinka. Od razu wrzucam fragment, bo ten odcinek prawie się nie obejrzał, więc mało kto może wiedzieć, o co chodzi. Ja nazywam się Jakub Lipowski. Ale chwila, co? Kim pan jest? Czemu przeszkadza mi pan w nagrywaniu? W ogóle co pan tu... No dobra, no ale to, co się tak właściwie stało, no niewiele wiem. Usłyszałem huk i straciłem przytomność. Potem obudziłem się cały zdrów, a po tajemniczym mężczyźnie nawet nie pozostał ślad. Dobra, to skoro jestem cały zdrów, zrobimy sobie podsumowanie interesujących mnie tematów, które przytrafiły się po 20 maja do dzisiaj, czyli wtorku 28 maja. Premiera odcinka jest ustawiona dopiero na sobotę. Więc jak pojawiło się coś w środę, czwartek lub piątek, to nie zdążyłem się ustosunkować. Na agendzie mamy dwa tematy, trailer Beetlejuice oraz trailer fabularny Shadow of the Earth 3. Zaczniemy od tego pierwszego, kontynuacja Soku z Żuka zapowiada się świetnie dla fanów Soku z Żuka. Lubię kilka piosenek z musicalu, ale za filmem nie przepadam. Nie jestem też fanem Tima Burtona, ciekawe, że wziął do filmu Jenna Ortega po tym, jak grała w Wednesday. W ogóle zastanawia mnie, czy jaka aktorka ucieknie od roli grania edgy, mrocznej uczennicy. Ciekawe, czy Astrid, czyli córka Lily, albo wnuczka, chyba wnuczka, będzie drugą Wednesday. W ogóle w filmie wystąpi sporo ciekawych nazwisk, z najważniejszych powracają Winona Ryder i Michael Keaton, będzie też Monica Bellucci. Nie spodziewałbym się wybitnie dobrej fabuły, ale Tim Burton pewnie wykaże się wizją artystyczną i prawdopodobnie humorem. Niestety CGI wygląda absolutnie paskudnie, szczególnie ta scena z samolotem. Tyle w temacie Beetlejuice'a, przejdźmy do dania głównego. Wyszedł trailer do dodatku do Elden Ringa, czyli Shadow of the Earth 3. Czekałem na to 2 lata i jaram się jak głupi. Jeżeli ktoś nie wie, czym jest Elden Ring, to już mówię. Jest to gra akcji w otwartym świecie fantasy. Historię świata stworzył George R.R. Martin, a produkcję stworzyło From Software. Czyli twórcy chociażby Dark Soulsów i Bloodborne'a. W bardzo dużym skrócie, fabuła gry skupia się na wybrańcu, który musi zebrać potężne magapiny, przy okazji pokonując półbogów w tymże świecie, aby zostać władcą tejże krainy. Więcej nie będę tłumaczył, jak ktoś zna Eldena, to nie potrzebuje dodatkowego kontekstu, jak ktoś go nie zna, to i tak go nie zrozumie. Jakby ktoś się interesował fabułą Elden Ringa, to trzeba tak poświęcić za 100 godzin gry, żeby się z tym zapoznać i jeszcze najlepiej obejrzeć z 20 godzin materiałów o samym lore różnych twórców. Ja w ogóle nie chcę nikogo wyganiać z materiału, ale jak ktoś jest poza tematem i nie przyszedł mnie posłuchać, bo na przykład lubi mój głos, to reszta materiału może nie mieć najmniejszego sensu. Plan jest taki, że najpierw przytoczę słowa, które padają w trailerze, a potem opowiem, o co prawdopodobnie chodzi. Niestety oficjalne polskie tłumaczenie jest beznadziejne. Być może wynika to z tego, że ktoś tłumaczył to z japońskiego na polski. Jeżeli ktoś tak robił, to się nie wypowiadam i wycofuję swoje słowa. No ale jeśli ktoś tłumaczył z angielskiego na polski, to dał ciała po całości. W ogóle osoba, która wstawiła napisy do trailera, zrobiła literówkę. Zamiast Mikaela Łagodny jest Mikaela Łagody. I ten problem pojawia się 2 razy, bo w ukrytym polskim trailerze i napisach do angielskiego trailera. Co ciekawe, ktoś się kapnął i za drugim razem Łagodny jest już poprawnie. Niesamowite, że Bandai Namco sprzedało 23 miliony kopii gry, a nikt nawet nie skorygował tekstu. Dobra, w każdym razie ja wam zaraz przeczytam swoje tłumaczenie z angielskiego na polski. Od razu ostrzegam, że ono może nie być idealne. Ja nie mam żadnego wykształcenia ani certyfikatów związanych z językiem angielskim. Transkrypt angielskiej wersji i polskie tłumaczenia wyświetlę na ekranie, jakby ktoś chciał je sobie porównać, bo na przykład mi nie ufa. Mikaela Dobrotliwy mówił o początku, uwodzenie i zdrada. Romans, z którego zrodziło się złoto, i tak też zrodził się cień. Potem nastała niewidziana wojna. Taka, o której nigdy nie dałoby się zaśpiewać. Czystka bez łaski i honoru. Tyrania płomienia Mesmera. I tak dobrotliwie Mikaela porzucił wszystko. Swe złote ciało, swoją oślepiającą siłę, a nawet swój los. Ale nas to nie odstrasza. Decydujemy się podążać. Czy pójdziesz z nami?
Dwa najbardziej problematyczne fragmenty to jest War Unseen, bo nie wiadomo, czy chodzi o niewidzialną wojnę w sensie, że o niej zapomniano lub ją zatajono, czy taką, której skali nie widział świat. Nie do końca wiem, czy ona została zapomniana, czy chodzi tu o rozmiar wojny, czy też o to, jak okrutna ona jest. W końcu Mesmer ma przydomek Palownik. No, jeżeli to drugie, to bardziej pasuje to moje wojna niewidziana, a nie wojna niewidzialna. Kolejne zdanie niewiele pomaga. One that could never be put to song. Pierwotnie chciałem to tłumaczyć w kontekście, że jest to wojna, której nigdy nie umieszczono w pieśni. Natomiast jak patrzyłem na tłumacze internetowe, to one traktowały to trochę jako idiom. Google i Deeple podawały tłumaczenia w stylu taka, o której nigdy nie dałoby się zaśpiewać. To można interpretować na dwa sposoby. O tej wojnie się nie śpiewa, bo została wymazana z kart historii. Ewentualnie była tak okrutna, że nie należy jej sławić w pieśniach. Tyle z dygresji dotyczących tłumaczeń. To o czym będzie dodatek? Przede wszystkim o podążaniu razem z apostołami za Mikelą w Krainie Cienia. Wiemy też, że doszło w niej do dwóch znaczących wydarzeń. Pierwsze toczy się narodzin Złota i Cienia, drugie to oczywiście wojna prowadzona przez Mesmera. Mam wrażenie, że Miyazaki celowo wplótł tu tyle niejednoznacznych słów, aby utrzymać możliwość spekulacji do czasu premiery dodatku. I od razu mówię, że grałem po angielsku, więc mogę tu używać strasznego polinglisza, bądź przekręcić jakieś tłumaczenia względem oryginału. W każdym razie pierwsza część mówiąca o zdradzie i początku jest najbardziej niejednoznaczna. Zacząłbym od rozszyfrowania Złota i Cienia. Być może chodzi o drzewa w obu krainach, Earth Tree, czyli złote drzewo w Międzyziemiu i to mroczne drzewo w Krainie Cieni. Spekuluje się, że jest to Helfen z opisu miecza, Helfenstipel, ale nie wiem, czy ta teoria nie została obalona. Z drugiej strony może chodzić o dzieci Mariki i Golden Lineage, czyli złoty ród, złotą linię potomstwa, do których należy kilka postaci. Pierwszy syn Mariki to był Godwin, miał w końcu przydomek Złoty. Potencjalnie Mesmer może być jego bratem bliźniakiem i okazał się tym niechcianym dzieckiem. Pasowałby wtedy do roli cienia. Ta teoria ma o tyle sensu, że wszystkie bezpośrednie dzieci Mariki to byliby wtedy bliźniacy. Godwin i Mesmer, Morgoth i Mok, Malenia oraz Mikela. Mi się to spina. To by się też wtedy łączyło z możliwością, że w przypadku cienia chodzi o cienie, czyli bestie, które służą niektórym postaciom. Marika ma Maliketa, Rani Blyda, no i potencjalnie jest też Serosz Godfreya. Być może Horalu, czyli Godfrey, był władcą Krainy Cienia. W intrze do gry jest mowa o Badlands, czyli Martwych Ziemiach. Marika mogła uwieść Godfreya, zrobić z nim dzieci i podporządkować go sobie za pomocą Serosza. Istnieje też możliwość, że uwodzenie tyczy się zupełnie innego władcy. Tu kandydatem jest mężczyzna z obrazu z pierwszego trailera. Z pomniejszych możliwości w kontekście złota może też chodzić o Unalloyed Gold, czyli czyste złoto, z którym powiązany jest Mikela, ale to raczej nie ma za wiele sensu. Druga część trailera jest w sumie dość oczywista. Mesmer podbił Krainę Cienia i dokonał tam ognistej czystki. Pytanie brzmi, kim dokładnie są osoby, na których dokonał tej zbrodni. Potencjalnie są to Omeny, ale być może jest jeszcze jakaś grupa, która naraziła się Mesmerowi. No i została trzecia część trailera, czyli ta, która podoba mi się najbardziej. Ma absolutnie prześliczną muzykę w tle. From Software chyba nigdy nie wypuściło tak radosnego kawałka do swoich Souls-like'ów. Tak pozytywnej i podniosłej atmosfery, gdzie bym się spodziewał po Zeldzie. Ten dobór muzyki zastanawia mnie też o tyle, że słowa w trailerze nie wydają się zbyt radosne. Mowa o tym, że Mikela porzucił wszystko, w tym swoje złote ciało, czyli prawdopodobnie rozdzielił ciało i duszę, podobnie jak zrobiła to Rani. Pytanie brzmi, po co i dlaczego? Być może, żeby uratować Krainę Cieni i obalić Mesmera? Mikela może też mieć ukryte cele, których nie idzie teraz odgadnąć. Jest też powiedziane, że porzucił swój los, czyli najprawdopodobniej nie zależy mu na przejęciu władzy po Marice. Przy okazji tych słów został ukazany w sposób kojarzący się z jego rzekomym alter ego, czyli Saint Triną, czyli postacią powiązaną ze snami. Obawiam się, że aby poznać prawdę musimy zaczekać na premierę dodatku i wyruszyć w drogę razem z innymi postaciami. Gdyby ktoś chciał zobaczyć zwięzłą analizę, to jest tego mnóstwo na YouTubie. W kartach podrzucam tą od Adama z Balmora House.
Ja od tego dodatku oczekuję kilku rzeczy pod kątem fabularnym. Niestety podstawka pozostawiła trochę niedopowiedzeń. Chciałbym się dowiedzieć, kim jest Melina, co dokładnie stało się z Mikelą. W ogóle przydałoby się go lepiej poznać, bo znamy go jedynie z opowieści. O co chodzi z Torrentem i jakie są powiązania między postaciami, które o nim wiedzą. Innymi słowy, co dokładnie łączy Melinę, Rani i Mikelę. Czym dokładnie jest tytułowa Kraina Cieni? Czy jest to kraina z podstawki w przeszłości? From Software lubi się cofać w czasie, w dodatkach do swoich gier. No i to by było na tyle z tematu Elden Ringa. Być może podzielę się wrażeniami po przejściu dodatku. W ogóle, gdyby nie ukazywały się żadne materiały po 21 czerwca, to dlatego, że całkowicie przypadłem w świecie Eldena. Następny odcinek na kanale będzie planowo 8 czerwca. Niestety nagrałem audio na połowie gaina, więc dźwięk może być przytłumiony i bardziej nierówny niż zwykle. Skapnąłem się dopiero po obróbce i po cięciu, a nie będę miał już czasu, żeby nagrać to na nowo. Na dzisiaj to by było na tyle. Ja nazywam się Jakub Lipowski i życzę udanego dnia.